Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek i dzisiaj jest taki dzień bez żadnych innych nagrywek. Dzisiaj mamy w sumie trzy spotkania, więc trochę będę poza domem. Myślę, że większość dzisiejszego dnia będę poza domem, ale od czego chciałam zacząć? Mamy okna otwarte, mieszkam przy ruchliwej ulicy, słuchajcie, i dzisiaj jest mega głośno. W ogóle ostatnio mieliśmy pootwierane okna na noc, bo było gorąco z tego właśnie względu i było tak jakoś wyjątkowo głośno. Ogólnie jest tutaj dosyć głośno, ale ostatnio to po prostu, no nie wiem, przychodzi ludzkie pojęcie. Może dlatego, że nie otwieraliśmy nawet okien, tak wiecie, do góry, lekko, tylko otwieraliśmy je na oścież, bo było tak ciepło. I rano przez to się budziliśmy, no bo było mega, mega głośno. I właśnie chciałam coś powiedzieć na temat dzisiejszej nocy. Mega dziwna akcja, słuchajcie, zmarzłam niesamowicie, aż mi boli gardło dzisiaj, nie wiem, czy mnie nie zawiało, czy coś, ale dzisiejsza noc była naprawdę chłodna. Obudziłam się i mówię, no nie, no po prostu mega zimno. Już w nocy budziłam się, bo mieliśmy otwarte dwa okna na oścież, plus mieliśmy włączoną, no nie klimatyzację, tylko taki wiatrak, i po prostu było mi bardzo, bardzo zimno, więc Tomek wyłączył ten wiatrak. Ale te okna zostały otwarte i po prostu jak rano się obudziłam, mimo że byłam zawinięta jak naleśnik w koc, bo nie śpimy już teraz pod kordon, tylko pod kocem, bo jest za ciepło, to po prostu było mi nadal zimno i nie wierzę w to, co powiem, ale poszłam rano pod prysznic i wzięłam taki mega ciepły prysznic, żeby się ogrzać. Teraz jest mi już trochę za ciepło, powiem wam, że w tym szlafroku, ale dzisiaj ogólnie ma być taki fajny, przyjemny dzień. To nie jest absolutnie narzekanie, tylko mówię wam, bo jestem zdziwiona, że po prostu zmarzłam, kiedy ostatnio były afrykańskie upały. Jeszcze wczoraj był taki upał, że po prostu nie szło wytrzymać 36 stopni, a ja dzisiaj zmarzłam w nocy. Dzisiaj ma być ogólnie chyba 24 stopnie mają być, także no, całkiem spoko. Więc powiem wam, że trochę odpoczniemy od tych upałów. Ja absolutnie na to nie narzekam, bo przyda się właśnie trochę takiego odpoczynku. Z tego co widziałam, teraz ma być bardzo taka ta pogoda zmienna. Codziennie ma być albo, wiecie, 34-36 stopni, a za chwilę ma być właśnie 20 parę, typu 24, więc tak będzie skakać ta temperatura. Ale powiem wam, że naprawdę aż mnie gardło rozbolało i muszę chyba, nie wiem, coś sobie wziąć, bo aż mnie tak gryzie. Dziwne, mega dziwne. Także taki zaskakujący poranek. I ja idę po śniadanko, bo już zdążyłam się umyć, wiecie, posiedzieć sobie tu trochę na kanapie, nałożyć pielęgnację i zrobiłam się mega głodna. I jak pokazywałam wam w poprzednim vlogu, zrobiłam sobie owsiankę. Wczoraj wstawiłam do lodówki taką typu overnight i dzisiaj właśnie to będę miała na śniadanie. Zobaczymy, jak mi wyszło, jak będzie smakowała i czy tak się fajnie ścięła, bo właśnie jak robiłam, pamiętam, kiedyś te owsianki, to można je zrobić trochę bardziej płynne, trochę więcej mleka dodać i one są wtedy takie, wiecie, no po prostu jak owsianka takiej konsystencji, ale ja trochę dawałam zawsze mniej tego mleka i ona była taka, jak taka galaretka trochę, przez to jak taki pudding może, o, bo tam są nasionka chia też wrzucamy do środka, więc to wychodziło jak taki pudding i zawsze mi pasowała ta konsystencja, ale szczerze mówiąc tutaj nie zastanawiałam się nad tym i po prostu ją tak przygotowałam, jak leciało, że tak powiem, więc nawet nie wiem, co mi z tego wyszło, ale jestem bardzo, bardzo głodna, więc idę jeść, bo trzeba się zacząć szykować. Tak wygląda moja owsianka po całej nocy w lodówce, widzicie? Candy. Ona jest taka lekko zbita, że nie wylatuje, mi się tutaj nie przewraca, więc wyszła mi właśnie taka trochę bardziej w formie puddingu, jak widzicie te ziarenka, chia, nasionka, one trochę się rozpulchniły, więc jakoś tak trzymają tą konsystencję. Dobra, czas na makijaż i dzisiaj w związku z tym, że nie jest w końcu gorąco, wręcz jest chłodno, byliśmy przed chwilą z Candy na dworze i powiem wam, że po prostu zmarzłam. Byłam w sukience tej Maxi, w której byłam w poprzednim vlogu, wam się pokazywałam, to było wczoraj, ale to było w poprzednim vlogu, w takiej Maxi boho sukience w kwiaty i po prostu chodziłam z gęsią skórką, bo jest naprawdę chłodzik. Niby 24 stopnie pokazuje, ale jest bardzo pochmurno, więc no fajnie, tylko że po prostu muszę przemyśleć, w co się ubrać, żeby nie zmarznąć, bo jestem przyzwyczajona do takich, wiecie, jak najbardziej cienkich stylówek się da, a teraz trzeba się trochę cieplej ubrać. Czemu jest tak głośno ostatnio? Wiecie, nie mam pojęcia, o co chodzi. Rozwiążę chyba te włosy, bo mi się poodznaczają. Codziennie mam dylemat, myć głowę czy nie myć głowy. Dajcie znać, czy też tak macie, bo
Z jednej strony chciałabym, żeby była, wiecie, świeża w te upały, ale z drugiej nie wyobrażam sobie codziennie myć włosów, jak jest tak gorąco i później i tak one są brzydkie. Dzisiaj jest chłodniej, ale stwierdziłam, że są na tyle świeże, że nie muszę tego robić. W ogóle ostatnio jakoś odzwyczaiły mi się włosy trochę od takiego codziennego mycia. Używam Benefit Professional. Trochę mi się odzwyczaiły włosy od takiego codziennego mycia i przestały mi się tak mocno przetłuszczać, nawet te upały, więc powiem wam, że spoko, naprawdę spoko sprawa. Wolę sobie już czasami związać, kontaktować z tym szamponem, niż co chwilę je myć. No po prostu nie widzę sensu, no bo to jest takie błędne koło, włosy się przyzwyczajają i potem musimy myć je codziennie, no bo wyglądają po prostu źle. Także nie ma co przesadzać. Zrobię makijaż w przyspieszeniu, nie będę tutaj cały czas siedziała i gadała. Pierwszy raz dzisiaj widzę od bardzo długiego czasu, że coś takiego podskórnego, malutka taka krosteczka mi wyskoczyła. Mam nadzieję, że sobie pójdzie. I dzisiaj w końcu użyję podkładu, nawet jak do filmów używałam ostatnio podkładu. No to po filmie, od razu po nagrywaniu, od razu go zmywałam. I ostatnio moim ulubieńcem od czasu filmu o tym, jak wybierać mi kosmetyki z Sephory, pokochałam właśnie NARS Sheer Glow. No idealnie wygląda na skórze, naprawdę go po prostu uwielbiam, więc dzisiaj znowu pójdzie w ruch, także zrobimy to w przyspieszeniu, żebym was nie zarządzała gadaniem. Słuchajcie, nie wierzę w to, no jestem wkurzona, spójrzcie na to. Nie wiem, czy pamiętacie film, w którym używałam po raz pierwszy, właściwie testowałam paletę Riviera z Anastasii i od razu przy pierwszym razie coś takiego mi się stało. I tutaj używam dzisiaj tej palety po raz chyba drugi albo trzeci, nie jestem pewna. I spójrzcie, znowu to samo. I ja wcale jej tak, nie wiecie, nie obkręcam na drugą stronę, po prostu ją otworzyłam i ona tak sobie na spokojnie leżała. Ja się malowałam. I coś takiego się stało. No, powiem wam, że to już jest przegięcie i jestem trochę wkurzona, no bo kurde, jak na paletę, która kosztuje, nie wiem, 260 zł teraz, podnieśli ceny palet Anastasii w Sephorze, a robią taki szajs. Wiadomo, że nie Sephora, ale no to opakowanie, nie wiem co z nimi jest. Myślałam, że tamto mega miałam pechowe, bo wcześniej w paletach Anastasii mi się to nie zdarzyło, ale mam wrażenie, że używają jakichś innych, w tych ostatnich, w tych nowszych paletach używają jakichś innych tych, innego, nie wiem, papieru, czy nie wiem co to jest. I on po prostu wyłaził, nie trzyma się i wyłazi. No mega to jest wkurzające. Ja wiem, że to nie wpływa na jakość cieni, natomiast jak wydaje na coś tyle pieniędzy, no to chciałabym, żeby to było faktycznie, wiecie, no też żeby wyglądało dobrze, a nie, że po drugim użyciu i to naprawdę takim delikatnym, bo ja nie jestem jakaś taka, wiecie, dla tej palety, no po prostu normalnie jej używam, powiedzmy. Nie przekręcam tego, wiecie, tego zamknięcia na drugą stronę. Nie wiem o co chodzi, ale no naprawdę mi się to nie podoba. Dajcie znać, czy komuś z paletą Anastasii też coś podobnego się wydarzyło, no bo u mnie jest to już drugi raz, także myślę, że to nie jest kwestia jakiejś felernej palety, tak jak miałam tam, tylko no, jest słabo wykonana. No, mega, mega słabo. Okazuje wam się naprawdę ekspresowo, bo za chwilę się spóźnimy, musimy już wychodzić, ale dzisiaj tak na biało, mam spódnicę plisowaną, bardzo mi się podoba w ogóle ta stylizacja. Mam plisowaną spódnicę taką do pół łydki, koszulę białą, zwykłą, zawiązaną tutaj u góry, żeby stworzyła się fajna
podkreślona talia, bo przy takich długościach spódnic nie lubię już tutaj mieć nic takiego, wiecie, przeciążającego. Torebkę mam tą z Reserved w wężowy wzór. Jeszcze chyba wezmę taką różową apaszkę, tak się zastanawiam, żeby przełamać coś kolorem. I opaskę, ona też jest z Reserved, taka wężowa. No i nie zakładałam żadnych szpilek, obcasów, tylko balerinki złote. Myślę, że idealnie tutaj pasują. No i mam oczywiście mój łańcuszek z Toussa, Pandorę, gumkę przez jedzynki. Także ruszamy na dzisiejsze spotkania. Melduję się już z auta i chciałam wam pokazać, co mam na ustach, bo pewnie będą pytania. Miałam w sumie zrobić sobie taki jakiś ostry róż, ale stwierdziłam, że może lepiej pasuje dzisiaj coś takiego trochę delikatniejszego, ale nadal z kolorem. I to jest pomadka Huda Beauty, ta w sztywcie Power Bullet w odcieniu Rendezvous. Coś takiego i na wierzchu, na środku ust mam błyszczyk z Fenty, ten różowy o nazwie Fassi. Te błyszczyki ja kocham, po prostu tamten taki beżowy. Wymęczyłam już możliwie jak się tylko dało i teraz przyszedł czas na ten różowy i właśnie nawet do nudziakowych ust bardzo fajnie wygląda. Także tak, my jedziemy i no, tyle chciałam wam powiedzieć, co mam na ustach. W ogóle podobają mi się moje włosy ostatnio po kręceniu na drugi dzień, zawsze one są takie mega, mega luźne. Też często mnie pytacie, jakie te włosy stylizuję, jak coś tam dodam na stories albo jakieś zdjęcie, a to są po prostu takie, wiecie, sfatygowane loki. Wczoraj one też nie były, nigdy nie robię takich mega ciasnych loków, ale one są, wiadomo, bardziej ciasne na początku, a potem na drugi dzień robią się bardzo, bardzo luźne, jeszcze je przeczesuję i wtedy mam właśnie taki efekt luźnych, delikatnych fal. Tak zdrowo u nas, tak bardzo fit. Moja kawka mrożona z bitą śmietaną, a to tam, tylko właśnie no niepotrzebnie zawsze zapomnę, żeby powiedzieć, żeby nie dawali słomki, wiesz? Tak. No w sumie wzięła sobie łyżeczkę, zjadła tą bitą śmietanę i tyle, no ale jak już włożyli, zapomniałam o tym. Bo jakoś tak rzadko piję w ogóle mrożone napoje gdzieś i... Och ty! I mrożoną kawę i zapominam o tym mówić, a jednak no to jest dużo plastiku, wiadomo. No, ale w każdym razie jesteśmy w Galerii Młociny, jesteśmy po pierwszym spotkaniu i tak wam powiem... tajemnic, że fajne spotkanie, takie bardzo ekscytujące, ale jeszcze nie wiadomo, co będzie, więc na razie nic wam nie mówię. Wiem, że czasami to jest wkurzające, ale jak teraz nagrywam codzienne vlogi, to chcę wam mówić o różnych rzeczach, o których być może dowiecie się, znaczy być może na pewno dowiecie się za jakiś czas, także naprawdę ekstra i w ogóle jestem zadowolona. Za chwilę mam no event po prostu, ale nie będę raczej nic nagrywała. I później jeszcze jedno spotkanie, więc dzisiaj cały dzień jesteśmy poza domkiem. Zjedliśmy sobie, słuchajcie, też niezdrowego, nie chciałam powiedzieć maka, KFC. Więc tak, o, tak to jest życie. Dzisiaj takie typowo poza domem, tak wygląda. Brawo ty. Brawo ja. Okej, dobra, kończę to gadanie, bo bawię się i tyle z tego mam. Dzisiaj obiad wczorajszy. Słuchajcie, powtórka z rozrywki. Wróciliśmy niedawno do domu. Ja jestem już mega głodna, bo bardzo długo dzisiaj nie jedliśmy. Candy dzisiaj była tak długo sama, biedna, że wyszliśmy z nią od razu na spacerek. Dzisiaj na szczęście nie jest tak gorąco. Usłyszała teraz magiczne słowo, tak się spojrzała na mnie. Dzisiaj na szczęście nie jest tak gorąco, więc myślę, że jak zjemy, zrobimy to z mamą do zrobienia, bo trochę trzeba popracować, mimo że jest późno. To pójdziemy z nią na taki, wiecie, dłuższy trochę spacer, niech sobie pobiega, bo jak nie jest gorąco, to trzeba wykorzystać, no bo wiadomo, w te upały nie ma co jej mordować, bo tylko to może, wiecie, gorzej zadziałać, ale ogólnie byłam na fajnym evencie, nie nagrywałam tutaj nic, ponieważ nagrywałam na stories, tam tylko takie elementy, też za długo nie byłam, bo jeszcze musieliśmy z Tomkiem jechać w jedno miejsce, więc nie miałam nawet za dużo czasu, ale ogólnie był ten event w takim fajnym miejscu. Chciałam wam polecić, jeśli będziecie w Warszawie, albo jeśli mieszkacie tutaj i chcecie... Śmiosko, czy w brodę. Jeśli chcecie iść do jakiegoś fajnego miejsca na łonie natury, bo to jest tak, wiecie... Duża część jest bez, jakby na zewnątrz, wśród zieleni, co prawda jest tam bardzo mało miejsca, jest to takie ciasne dosyć, ale jest naprawdę pięknie i jest coś takiego też jakby szklarnia, taka część w szklarni pod dachem właśnie ze szkła i część taka typowo na dworze, stoliki, to jest taka śniadaniownia, restauracja, coś takiego i to się nazywa Eden Bistro i znajduje się...
nie wiem, Jakubowska, coś takiego ta ulica chyba się nazywa, ale jak piszecie Airbnb to Warszawa, na pewno wam wyskoczy. Także ja się biorę za jedzenie, bo już padam z głodu. W ogóle podoba mi się dzisiaj mój makijaż. Taki mega szybki, także jak chcecie otworzyć, to pokazałam wam. I też zastanawiam się, czy nie nagrać takiego filmu mój codzienny makijaż bez cięć, żebyście zobaczyli. I ja jestem sama ciekawa, ile mi to zajmie. Myślę, że to by było ciekawe i wrzuciłabym bez żadnych kompletnie cięć. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani. No, mój codzienny makijaż właśnie na jakieś wyjścia. No, tak mniej więcej wygląda. Wiadomo, że jak tam na szybko, no to robię tylko rzęsy, maluję, nie wiem, korektor pod oczy, brwi, wychodzę, ale taki typowy, codzienny, który najbardziej lubię, no to jest coś podobnego do tego. Także dajcie znać, co myślicie. W ogóle mój glow mega się trzyma i też ten podkład z NARSA, on jest tak genialny, bardzo, bardzo długo się trzyma i nic tam się nie dzieje, naprawdę. Mogę wam w 100% polecić NARS Sheer Glow. W ogóle z nosami się nie ściera, gdzie wszystkie inne podkłady mi się ścierają, jak jest ciepło. To ten nawet któregoś dnia miałam na sobie w te upały takie duże, no bo dzisiaj mówię, że jest chłodniej. I on mi się trzymał nieskazitelnie przez jakieś chyba 10 godzin, a to było mega, mega gorąco. Więc naprawdę super, polecam. Także tak, dobra, biorę się za paprykę. Siema z kuchni, wiem, że światło jest średnie, ale pokazuję wam się tutaj dlatego, że chciałam pogadać na jeden temat, na który dostaję mnóstwo pytań od was, a mianowicie na temat moich dłoni, bo jak widzicie, jeśli obserwujecie mnie od dłuższego czasu, to widać ogromną różnicę. Jak wam ostatnio różne rzeczy pokazuję, czy paznokieć, czy ogólnie coś dłońmi, to się nie zasłaniam, a jak ktoś nie wie, o co chodzi, miałam kurzajki w dosyć takim zaawansowanym stanie i nie wyglądało to w ogóle atrakcyjnie, wyglądało to wręcz obrzydliwie, ja to mówię wprost, i byłam mega załamana z tego powodu, a chodziłam z tym no kilka lat, miałam też na stopie te kurzajki i to naprawdę w takim mega, mega, mega widocznym stanie. Dlatego z tym tyle czasu chodziłam, ponieważ nic mi nie pomagało. Miałam zabiegi wymrażania tych kurzajek kilkukrotnie, które bolały niesamowicie naprawdę, bo one nie były takie malutkie. Ogólnie ten zabieg jest bolesny, ale jak ktoś ma taką malutką, świeżą kurzajkę, to nie boli aż tak bardzo, jak się to usuwa. Natomiast jak ja miałam przeogromne po prostu takie stany już, no poważne, powiedzmy, jeśli można o tym tak powiedzieć, to okropny był ból, tak samo przy chodzeniu był ból, czasami, tutaj mówię o stopie, ale czasami nawet te, które miałam na dłoniach, one po prostu były takie dni, że mnie strasznie to bolało, przeszkadzało, wiadomo, było nieestetyczne, tym bardziej dla mnie, jak ja nagrywam filmy, często tymi dłońmi coś pokazuję i było to bardzo przez to niekomfortowe. I wiem, że wiele z was też ma ten problem, bo pisałyście mi i też jak zauważyliście, że już ich nie mam, to dostaję mnóstwo wiadomości, jak się ich pozbyłam. A więc, powiem wam tak, ja lekarzem nie jestem, więc nie wiem dokładnie, co najbardziej zadziałało, natomiast wiem, że dużo pomaga wzmocnienie odporności, ale zacznijmy od początku. Jakiś czas temu, po tych próbach wymrażania, poszłam do innego dermatologa, który chirurgicznie, uwaga, bez żadnego znieczulenia, bo opowiadałam wam kiedyś o tym, usuwał mi te kurzajki po prostu skalpelem, czyli byłam po prostu cięta na żywca. Okropny ból, naprawdę nie polecam nikomu. I też te kurzajki nie zostały usunięte do końca, tylko tak jakby zwierzchło, a one mają korzeń, który no po prostu odrasta. Zresztą to nie było nawet nie było gładko na tej skórze po tym wycinaniu, tylko nadal one tam były. Poza tym, mimo że na dłoniach miałam je w bardzo takim zaawansowanym stanie, one były wielkie, to na stopie, bo na jednej chyba miałam stopie tylko, były z 5 razy większe i było ich z 5 razy więcej, więc tam na stopie jeszcze nic nie ruszałam wtedy z panią doktor, tylko na dłoni. No i tak jak mówię, to nadal było widoczne, więc ja potem chodziłam z ranami, bolało mnie to niesamowicie, jak się goiło, i później nawet po zagojeniu one były nadal widoczne, ale też właśnie pani dermatolog powiedziała mi, że potem jak się jakby to naruszy i no właśnie po naruszeniu takim chirurgicznym, organizm powinien zacząć jakby, przez to, że ta krew trochę tam naciała, powinien jakby zacząć z tym walczyć. To jest to, co mi powiedział lekarz, więc ja wam to przekazuję absolutnie, tak jak mówię, podkreślam, nie znam się na tym. Natomiast, co ja zrobiłam poza tym, że byłam na tym zabiegu, bo tak jak mówię, stopa była nieruszona, gdzie były ogromne kurzajki,
zaczęłam się suplementować witaminami. I już Wam mówię, oczywiście tutaj też, ja wiem, że ile ludzi, tyle opinii, dlatego ja czasami nie przepadam za mówieniem o takich sprawach, ponieważ zaraz ktoś mnie tu skrytykuje, więc proszę, jeśli masz zamiar krytykować, to tego nie rób, bo to jest tak jakby, ja mówię Wam o tym z mojego doświadczenia. Być może jeśli ktoś będzie chciał spróbować na własną odpowiedzialność i mu to pomoże ekstra, a jeśli nie chcesz tego próbować, to oczywiście nie próbuj, ale odpowiadam po prostu na Wasze pytanie, co mi pomogło. Bo po tym zabiegu może faktycznie jakoś tam organizm zaczął walczyć, ale nie wiem, czy to było od tego. Natomiast zaczęłam brać witaminę D3 plus K2, 4000 jednostek i brałam naprawdę ogromną uderzeniową dawkę, ponieważ brałam 4 tabletki dziennie, 2 rano, 2 wieczorem, witaminę D3 plus K2. Teraz kupiłam sobie tylko D3 od jakiegoś czasu, ale to co brałam wtedy to właśnie D3 plus K2, także sobie zapamiętajcie. I też ważne jest to, że tych jednostek jest tak dużo, to jest bardzo duża dawka i to jest pierwsza rzecz, którą brałam. Kolejna rzecz, którą brałam, to jest właśnie taka typowo na odporność, na wzmocnienie i to jest, to się nazywa Cat's Claw, czyli koci pazur. To nie ma nic wspólnego z pazurami kota, tylko to jest takie drzewo, to jest taka roślina. I tych tabletek też brałam dwa razy po 2 dziennie. I oprócz tego brałam chlorellę, która też jest stosowana przy osłabieniu kondycji fizycznej. Także to wszystko po prostu jest taką dawką uderzeniową na wzmocnienie. Tych tabletek brałam bardzo dużo, już nie pamiętam dokładnie ile. Tutaj zalecana porcja do spożycia to jest 6 tabletek i stosować 2 razy dziennie, bo one są takie malutkie, może Wam pokażę. One są takie malutkie, więc spokojnie można brać ich dużo na raz. Natomiast ja brałam jeszcze większą tabletkę niż jest na, większą ilość niż jest na opakowaniu, ale tutaj mówię, to jest, ja mówię tylko o swoim doświadczeniu. I słuchajcie, odkąd zaczęłam to brać, wcześniej miałam, tak jak mówię, przez lata te kurzajki i nic nie pomagało, a też brałam jakieś tam na wzmocnienie leki, tyle że nie w takich dawkach, tylko w takich normalnych, jak wiecie, jak jest napisane na opakowaniu, to jakieś takie neozinę czy coś takiego zwykłego. I przez lata się męczyłam, natomiast odkąd zaczęłam brać te wszystkie leki, przysięgam Wam, że 3 tygodnie i ja nie miałam nic na skórze. To wszystko po prostu zaczęło jakby schodzić i później resztka, jaka tam była taka malutka, ona się jakby wchłonęła po prostu. No, ja nie mam teraz nic, kompletnie, żadnych śladów, a łącznie tych kurzajek, bo to było, wiecie, zwłaszcza na stopie, sorry, to jest obrzydliwe, że Wam tutaj może to mówię, ale miałam taką jedną ogromną i od niej zaczęło, wiecie, to się rozrastać jeszcze takie malutkie, więc tego było mnóstwo. Aż to mógł się spojrzał, co ja Wam tu opowiadam obrzydliwego. Natomiast chcę, żeby po prostu zobrazować Wam to, jak to był duży problem i jak bardzo mi to pomogło. Naprawdę jestem pod mega wrażeniem, ponieważ, no tak jak mówię, w 3 tygodnie dosłownie nie miałam śladu nawet. Teraz mam wrażenie, że jak się przyglądam na tą stopę, bo to było na dużym palcu, to są jakby takie, trochę to wygląda jak taka delikatna blizna w tych miejscach. Natomiast na pewno nie jest to kurzajka, bo to w ogóle jest inne takie nawet w dotyku. To jest po prostu taki mikroślad jakby blizny po, nie wiem, po oparzeniu czy coś takiego. Taki minimalny, naprawdę bardzo słabo widoczny, a na dłoniach nie mam kompletnie nic. Więc tutaj chciałam się tym z Wami podzielić, bo naprawdę to jest super. W ogóle chciałam Wam też powiedzieć o tym, że biorę sobie wyciąg z orzecha włoskiego, to jest chyba, tak, walnut. I to jest ogólnie na żołądek, na, wiecie, jakieś takie problemy żołądkowe, jelitowe i piję sobie takie kropelki też w kieliszku z wodą i to też mi pomaga, bo ja mam ogólnie dużo problemów ze zdrowiem, nie chcę tutaj, wiecie, jakoś tam mordzić, ale naprawdę, odkąd biorę te leki, to też dużo lepiej się generalnie czuję. No i najlepsze, co mi się przytrafiło, to się pozbyłam tych obrzydliwych zmian skórnych, bo to już było okropne i naprawdę żaden lekarz mi nie przepisał żadnych leków na to, żadnych, a tutaj po prostu takie, wiecie, zwykłe witaminy, tylko żeby naprawdę w dużych dawkach mi pomogły. Nadal je biorę, ale już tak usadkowałam te dawki, żeby no nie przesadzać też, tak, no bo też nadmiar nigdy nie służy, natomiast na taką kurację uderzeniową bardzo mi to pomogło. Także tutaj tyle chciałam Wam opowiedzieć i tak. Być może ktoś zechce skorzystać. Chciałam Wam już tylko podziękować za oglądanie tego vloga, bo jestem mega, mega już zmęczona. Wykąpałam się i nałożyłam pielęgnację oczywiście.
Siedzimy teraz, szukamy jakiegoś serialu, żeby sobie włączyć, bo w ogóle ja byłam nastawiona na te Orange is the New Black. Byłam pewna, że to 26 czerwca, a ten ostatni sezon wchodzi 26 lipca. Także szukamy czegoś innego, żeby sobie obejrzeć. No, także włączymy pewnie z jeden odcinek tylko, tak wiecie, przed spaniem i idziemy spać. Także dzięki bardzo za oglądanie, kciuk do góry, jeśli film się podobał i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Pa, pa!